bardzo serdecznie, nie spodziewałam się, że będzie taka frekwencja. Dziękuję bardzo. Na wernisażu witam Moniki Moll, jej portret. Właśnie jej portret, ale też gość Moniki, pani Patrycja Łużbicka z nutką poezji, jako gość tutaj właśnie Moniki. Witam wszystkich serdecznie. Widzę, że wśród nas jest pani Beata Macura z Urzędu ze Skoczowa, także witamy serdecznie, wielkie brawo. I jest wśród nas oczywiście też wiceprzewodniczący Rady tutaj gminy Dębowiec, pan Bronisław Brudny. Witamy serdecznie, panie Bronku. Panie Bronku, zapraszamy tu bliżej do nas, no. Proszę bardzo, proszę bardzo. Monika Moll, no to wizażystka, stylistka, makijażystka, kolorystka, tak? Dobrze mówię? Ale przede wszystkim artystka i osoba niezwykle kreatywna, czego ja też, o czym mogłam się przekonać, bo jak tutaj Państwo możecie zauważyć, to nie jest takie typowe pomieszczenie. Są ściany, ale ciężko tutaj te ściany było wykorzystać, żeby zaprezentować obrazy, żeby zaprezentować zdjęcia pani Moniki i musiałyśmy się troszeczkę tutaj nagłowić, pomyśleć, jak to zrobić, żeby tutaj zaaranżować odpowiednio to wnętrze, tą przestrzeń, ale myślę, że się świetnie bawiłyśmy tu z Moniką i że nam się udało, no to zresztą tutaj Państwo ocenicie, ale były to naprawdę cudowne, miło spędzone chwile, także dziękuję Ci bardzo, Moniko, i bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, że jesteś tutaj dzisiaj z nami, jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że to pierwszy, ale nie ostatni wernisaż, że częściej nas będziesz tutaj w Łączce odwiedzać. Także właśnie mam nadzieję, że się jeszcze tutaj spotkamy. To pierwszy też tego typu wernisaż w Gminnym Ośrodku Kultury tutaj w Dębowcu. I tak jak wspomniałam, pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, też jeszcze z udziałem Moniki, że Monika nas będzie tutaj częściej odwiedzać. I to też taki mój debiut w roli gospodarza, także za wszelkie niedociągnięcia bardzo przepraszam już teraz na wstępie. Jak coś, to się poprawimy. I jeszcze muszę dodać, bo już kończę, zaraz oddaję głos Monice, ona coś więcej opowie o tych właśnie pracach, o tych obrazach, o tych zdjęciach, później pani Patrycji. Ale jeszcze chciałam dodać, że z Moniką to nasz taki pierwszy wspólny projekt, bo wcześniej się spotykałyśmy. Troszeczkę było to inaczej. Ja w roli dziennikarza, gdzieś tam się spotykałyśmy na wernisażach, robiłam zdjęcia Monice, pisałam artykuły, a teraz tutaj w roli gospodarza, mój debiut, także troszeczkę to inaczej wygląda, ale mam nadzieję, Moniko, że jesteś zadowolona i że będziesz tutaj z nami częściej. Także oddaję głos i Monika coś teraz opowie o tych swoich tutaj pracach, o tym, co robi, czym się zajmuje. Proszę bardzo, dzięki. Dziękuję bardzo, Marto, za piękny wstęp, za dobrą zapowiedź. Słuchacimy? Słyszycie mi Państwo? Dobrze, więc witam tutaj jakby ze swojej strony na tym podwieczorze, tutaj bym powiedziała w klimatycznym, kameralnym bardzo miejscu, które udało nam się naprawdę zorganizować w ten sposób, że nic nie jest przybite na ścianie, więc to jest taki... A taki był pierwszy zamysł, tak, nie? Że będziemy ktoś po prostu będzie nawet z młotkiem przyjechał i z tym całym sprzętem, że jakiś mężczyzna nam będzie potrzebny. W ogóle odbyło się bez tego. Natomiast prace zostały jakoś tak inaczej po prostu zagospodarowane. Ale tak wracając, to witam właśnie też tutaj Państwa, że znaleźliście czas, żeby z nami być. Witam panią Beatę, moją znajomą, z którą miałam fajną przygodę w cieszyńskim, nie w cieszyńskim, skoczowskim kinie na obcasach, tak? Na scenie się spotkałyśmy też w takim kobiecym klimacie, bo właśnie te kobiece klimaty są mi bardzo bliskie. I to wszystko, co Marta powiedziała tutaj o mnie, makijażystka, tam kolorystka, to wszystko, to znaczy tym się zajmuję, ale jakby nie jestem też tym, tak? Jakby robię to wszystko, ale tak naprawdę jestem kobietą, tak? I tytuł Jestem kobietą, tutaj jest jej portret, czyli wystawa, która opowiada, jest taką podróżą o kobiecości, natomiast pojawiła się już taka, można powiedzieć, kontynuacja, czyli Jestem kobietą i tutaj jest nawet autor, który taki piękny pomysł mi podsunął, Piotr, tak, Piotr.
I właśnie to bycie kobietą, bo być kobietą to jest pewien proces, tak? Tak jakbyśmy musiały coś na siłę przeforsować, żeby tymi kobietami być. A każda z nas tak naprawdę jest kobietą, jest piękną kobietą. Jesteśmy bardzo różnorodne i tak naprawdę ta różnorodność mnie zachwyca, tak? Moje oko zachwyca. I taki projekt też był, jeden z moich projektów, Kobiece Piękno w różnych dekadach życia, gdzie modelką była i wtedy miałyśmy przyjemność z Martą się właśnie spotkać i z Krzysztofem. To było w Cafe Muzeum, to była sesja w klimacie lat 60., gdzie modelką była pani plus 70, przepiękna kobieta, z gracją prezentowała stylizacji, które po prostu na nią, że tak powiem, założyłam. No i to była fajna też bardzo przygoda. I teraz tutaj właśnie ta wystawa, w tym miejscu, jest dedykowana kobietom o kobiecości, która się zaczyna tak naprawdę bardzo wcześnie, tak? Bo każda z nas jako dziewczynka, nie wiem, dziewczyna, nastolatka, później młoda kobieta, starsza, no powiedzmy w różnych dekadach, miała ten kontakt z makijażem, czy też podglądała swoją mamę, tak? Mamy tutaj Hanię, tylko patrzę, gdzie jest Hania. Hania jest za mną, tak? Po prostu Hania też, pokaż się Hania. Hania też dzisiaj była na balu i w takiej właśnie oto stylizacji. Hania jest córką właśnie Patrycji. Z Patrycją miałyśmy też przygodę taką podczas sesji w klimacie lat 20. I bardzo się cieszę, że przyjęła zaproszenie. To była no, bardzo taka fajna podróż, akurat tramwaj, kafe ta sesja. Jola i Franciszek robili nam zdjęcia, nie ma ich akurat dzisiaj, mają swoje tam powiedzmy tematy. I to była taka podróż. Okazało się, że bardzo Patrycja lubi klimat lat 20. On mi jest również bliski, Joli Franciszkowi również, więc powstała fajna po prostu sesja. Tutaj jest jedna z fotografii, takie przygotowanie właśnie tramwaj, kafe, poprawki powiedzmy takie makijażowe. No i tutaj ta wystawa, to właściwie powiem tak, że ta podróż się zaczyna właśnie od dziewczęcości. I tu jest Zuzia na jednej z fotografii, gdzie mama asystowała w sesji, tak tutaj właśnie. A Zuzia chyba miała wtedy 6 albo 7 lat i pięknie pozowała. Po prostu Zuzia tańczy w balecie bodajże i też na scenie się bardzo, bardzo dobrze porusza. Więc to była taka sesja z Zuzią. Później Izabela na zdjęciach tutaj. No, powiem szczerze, kobieta bardzo plastyczna, bo różni fotografowie ją fotografowali i ona jest bardzo taka, akceptuje wszystkie moje wizje, tak? I to jest bardzo fajne też. Jest taka, no, naprawdę taka plastyczna, że poddaje się temu. I no, nie są tutaj wszystkie zdjęcia, jeszcze tam chyba jako kobieta PAW. I to była najdłuższa sesja. To była tak męcząca sesja, bo samo upinanie tych piór, tego wszystkiego, jeszcze fryzjer, ta fryzura, no. Powiem szczerze, sesja mnie wykończyła. To taka najbardziej chyba męcząca sesja była, tak? I ta podróż w kobiecość, ona jest bardzo taka ciekawa, dla mnie ciekawa, bo też te relacje, które się tworzą z kobietami podczas sesji, mają taki intymny klimat, tak? Nawiązuje się między nami relacja. W pewnym sensie jest to też taka terapia, my się otwieramy na siebie i też no, kobieta staje, można powiedzieć, taka jaka jest, tak? I coś dopiero tworzymy. No, myślę, że bardzo, bardzo to jest takie dla kobiet ciekawe doświadczenie, no ale nie będę tutaj jakby mówiłam w tym temacie. Właśnie moim gościem dzisiaj jest, jak już tutaj Marta wspominała, Patrycja, która bardzo też dobrze czuje się na scenie. I jeszcze raz podkreślam, dziękuję, że przyjęła to zaproszenie do mojej sesji. No i myślę, że teraz posłuchamy tutaj poezji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja również dziękuję za to zaproszenie, nie tylko do sesji, ale i na ten wernisaż. Zanim tekst poetycki
to takie jedno słowo, że te teksty dzisiejsze, one pochodzą z takiego tomiku poetyckiego mojego autorstwa Z pustki w stan. I to trochę tak odnośnie tego skojarzyło mi się, co mówiłaś, Moniko, o tej naszej kobiecości, która na różnych etapach życia ciągle powstaje i ciągle może być piękna. I to rzeczywiście jest też taki zapis moich jakichś osobistych doświadczeń, takich emocjonalnych kobiety, powiedzmy, wchodzącej gdzieś tam w dojrzałość i poszukującej tej kobiecości na nowo. Wyemancypowana kobieta współczesnego świata swoją dumę nosi na wysokich szpilkach. W gładkości i sprężystości łydek wpisano ma determinację marzeń. Różowe okulary zmieniła na słoneczne. By patrzeć praktycznie, oczy prawdziwe skryć przed ostrością światła. Świata? Wyemancypowana kobieta współczesnego świata przemierza korytarze życia krokiem zdecydowanym i pełnym wigoru. W stylowej torebce przewieszonej przez kruche ramię ma panaceum na wszelkie zło. Karminem szminki może pokryć pęknięcia rozpaczy na uśmiechniętych ustach. Przypudrować słabości niemile widziane. Czerwienią lakieru pokryć rysy niepewności. Precyzyjnie spiłować niedoskonałość lęku. Wspina się nieustannie paznokciami, rozdrapując niebo. Wyemancypowana kobieta współczesnego świata, podobnie jak jej praprzodkini, wobec miłości bezradna. Makijaż jest bardzo kobiecy. Nie wiem, czy pani się z tym zgodzą, ale te wszystkie ruchy podczas makijażu, samo spoglądanie na siebie w lustrze, tak? Podziwianie, można powiedzieć, siebie. I to nie chodzi o to, żeby się wymalować tak bardzo, ale sama bardzo lubię siebie, ale też kobiety, które się u mnie pojawiają, malować właśnie palcami, bo wtedy czuję, tak? Tą mazistość pomadki, czuję skórę. Kosmetyki się lepiej nawet łączą, tak? One się lepiej mieszają, jeżeli są ogrzane. Więc dla mnie to jest takie, no tak jak mówię, bardzo kobiece. Kojarzy mi się z kobietą, która siedzi przed toaletką i podziwia siebie, tak? Podziwia właśnie siebie, to jaka jest. A jesteśmy, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo różne i bardzo się zmieniamy. Od właśnie dziewczęcych lat, poprzez inne tam, aż sobie lecimy, ale cały czas jesteśmy piękne w tej kobiecości. No i no tutaj właściwie myślę, że się pani zgodzicie z tym, czy nie bardzo. Tutaj, w tym miejscu, jak tworzyłam właściwie tą przestrzeń, to pomyślałam sobie o takich spotkaniach z kobietami. Nie tylko o makijażu, ale w ogóle o kolorach, o stylu, o stylizacjach, o fasonach. Bo myślę, że to też się fajne relacje wtedy budują. Kobiety mają dużo pytań różnych i często nie ma okazji jak się spotkać, tak? Wszystko jest takie rozbiegane, zabiegane.
Więc gdyby Panie na przykład miały taką fantazję przybywać na takie spotkania, to jak najbardziej możemy je tutaj sobie po prostu organizować i rozmawiać nie tylko o tym, o czym wspomniałam, ale też o życiu, tak? O życiu kobiet. Bo no, każda z nas ma różne doświadczenia, różne przejścia, różne role. Tutaj za Krzysztofem jest kobieta w masce, no i my te maski często zakładamy na poczet społeczeństwa, tak? Tak sobie właśnie mówimy, nie wiem, jestem tym, jestem tamtym, albo jeszcze będę kimś, albo nie wiadomo właściwie kim bym chciała być. A to w ogóle nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, że wtedy, jak my mamy te maski, to tak naprawdę dusza cierpi, bo nie ma tej autentyczności w nas. Nawet makijaż samej sobie kiedyś robiłam bardzo taki teatralny, bo teatr bardzo lubię, ale to też była maska, tak? Jakąś maskę zakładałam. Nosiłam dużo biżuterii, obwieszałam się, to też coś po prostu tak po publikę było. Natomiast teraz jak maluję kobiety i też jakby posuwam się w swoim wieku, to coraz mniej nakładam różnych rzeczy na siebie. I właściwie to, myślę, podkreślanie urody jest bardzo ważne. Wydobywanie tego piękna z każdej twarzy, natomiast no, nieprzerysowywanie.